dniach ostatecznych Pan wróci, by osądzić wszystkich, nagrodzić dobrych i ukarać złych. Mówicie, że Bóg Wszechmogący wyraża prawdy i czyni dzieło sądu. Wygląda na to, że proroctwa Pana się wypełniły. Wydaje się to słuszne. Tak, tak, musi być prawda. Bogu dzięki. Ale jeśli Pan powrócił i zaczął dzieło sądu w dniach ostatecznych, czy papież o tym wie? Właśnie. Czy wie? Papież jest przedstawicielem Boga na ziemi. Bóg go ustanowił. Jeśli Pan powrócił, papież powinien wiedzieć o tym jako pierwszy. Tak. Zgadza się. Pan powinien najpierw obwieścić to papieżowi. Racja. Czemu nie usłyszeliśmy tej nowiny z ust papieża? Właśnie. Jeśli papież nie wie o powrocie Pana, czy Bóg Wszechmogący to Pan, który powrócił? Trudno powiedzieć. Tak. Zapytajmy papieża. Jeśli wie, że Pan działa jako Bóg Wszechmogący, możemy to przyjąć. Tak. Zapytajmy papieża. Tak, tak będzie najlepiej. Tak będzie najlepiej. Dobra myśl. Pan powrócił, ale boicie się to przyjąć. Musicie sprawdzić, czy papież wie. Wasze przyjęcie powrotu Pana zależy od papieża. Jeśli o tym wie i podzieli się z wami dobrą nowiną, przyjmiecie to. Jeśli nie wie lub tego nie przyjmuje, wy też nie ośmielicie się tego przyjąć. Dobrze zrozumiałem? Zgadza się. Tak, musimy słuchać papieża. Błądzicie w swoim myśleniu. Tak. Gdy Pan Jezus zjawił się i działał w wieku łaski, czy arcykapłani i faryzeusze wiedzieli pierwsi? Nie. Czemu więc Pan Jezus miałby wpierw oświecić papieża? Czy to zostało zapowiedziane w Biblii? Czy Pan Jezus coś takiego powiedział? Jeśli nie, czemu macie pewność, że papież jako pierwszy dowie się o powrocie Pana? Czy tak naprawdę wierzycie w papieża, czy w Pana Jezusa? Oczywiście, że w Pana Jezusa. Tak. Pan się ukazał i działa, ale wy przeczycie temu tylko dlatego, że papieżowi nie otworzyły się oczy. Jeśli jesteście aż tak głupi, to jesteście jak panny głupie i Pan was odrzuci. Czy jesteście pewni, że papież należy do trzody Boga? On wciąż nie usłyszał głosu Boga. Pewnie potępia dzieło Pana, który powrócił, stał się faryzeuszem. Tak jak żydowscy arcykapłani, którzy nie przyjęli Pana Jezusa, lecz potępili Go, po czym zmówili się z rzymskim rządem, by Go ukrzyżować. Czy sprawa ma się tak samo z waszym papieżem? Niemożliwe. Jak papież mógłby pójść drogą faryzeuszy i arcykapłanów? Niemożliwe. Faryzeusze sprzeciwiali się Panu Jezusowi. Czy papież może czynić tak samo? Nie może. To niemożliwe. Nie mógłby. To całkiem możliwe. I pewnie tak właśnie jest. Pozwolił wam dołączyć do potrójnej autonomii, nie badając drogi Boga Wszechmogącego. Dziś usłyszeliście głos Boga. Jeśli to przyjmiecie i przekażecie papieżowi, zobaczycie, jak zareaguje. By ustalić, czy należy do trzody Boga, sprawdźcie, czy potrafi usłyszeć Jego głos. Wielu sądzi, że papież pierwszy dowie się o powrocie Pana, a potem powie o tym biskupom, księżom i parafianom. Ale to jest ludzkie pojęcie. Pan Jezus nigdy czegoś takiego nie powiedział. Właśnie. Zjawiając się i działając, Bóg nikogo nie oświeca. Wypowiada swoje słowa, by ludzie je usłyszeli i zobaczyli. Używa swoich słów, by ujawnić, kto należy do panien mądrych, a kto do głupich. Pierwsze słyszę. Nikt mi o tym nie mówił. O powrocie Pana Pan Jezus rzekł. Lecz o tym dniu i godzinie nikt nie wie. Nawet aniołowie niebiescy, ani Syn, tylko sam mój Ojciec.
Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie. Pan Jezus powiedział jasno: nikt nie będzie znał dnia ani godziny Jego powrotu. W dniach ostatecznych przychodzi w sekrecie i nikt o tym nie wie. To skąd wy wiecie, że powrócił? Racja. Skąd wiecie? Właśnie. Pan Jezus powiedział: moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną. O północy rozległ się krzyk: oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Pan po powrocie wypowiada słowa. Jeśli chcemy powitać Pana, musimy nasłuchiwać głosu Boga. Ci, którzy słyszą głos Boga, są Jego owcami. Ci, którzy nie słyszą, to panny głupie i zostaną odrzuceni. Zgadza się. Papież to człowiek skażony przez szatana, tak samo jak my wszyscy. Grzeszymy i papież też grzeszy. Wyznajemy winy i tak samo czyni papież. Skażony człowiek nie może reprezentować Boga. Bracie Lu, mylisz się w tym, co mówisz. Tak. Właśnie. Co mówi katechizm? Kto jest głową Kościoła Świętego? Niewidzialną jest Pan Jezus, a widzialną papież, następca świętego Piotra. Amen. Papież jest przedstawicielem Boga na ziemi. Prowadzi duchowieństwo na ścieżkę do Królestwa Niebieskiego. Jego papieski autorytet jest najwyższy. Tak. Jak możesz nazywać go skażonym człowiekiem? Czy mówiąc tak, nie sprzeciwiasz się najwyższemu hierarsze w Kościele katolickim? To zdrada Pana i odwracanie się od katolicyzmu. Racja. To wielki grzech, który zostanie ukarany. Nie można tak mówić. Nie można. Jeśli uważacie, że papież reprezentuje Boga, powiedzcie, czy wierzycie w papieża, czy w Pana Jezusa. Czy jesteście pewni odpowiedzi? Czy w waszych oczach papież nie stoi na równi z Panem Jezusem? Pan Jezus jest Bogiem. Czy więc wasz papież też jest Bogiem? W kogo wierzy wasz papież? Czy nie w Pana Jezusa? Czy śmiałby twierdzić, że jest równy Panu Jezusowi? Czy śmie być przedstawicielem Pana Jezusa? Jakie świadectwo wasz papież daje o sobie? Jakie jest jego miejsce? Czy to, co mówi, jest prawdą, czy nie jest prawdą? Czy jego słowa mogą się równać ze słowami Pana Jezusa? Jeśli tak uważacie, to wcale nie wierzycie w Pana Jezusa. Nie jesteście w stanie zobaczyć Pana Jezusa, więc wierzycie w papieża, którego widzicie. Gdy oddajecie cześć papieżowi jako Bogu, to czy wierzycie w Boga, czy w człowieka? Czy Biblia uzasadnia traktowanie papieża tak, jakby był Bogiem? Czy Pan coś takiego nakazał? Czy otrzymaliście objawienie Pana Jezusa? Czy jesteście w stanie jasno teraz wyznać, czy wierzycie w papieża, czy w Pana Jezusa? Jeśli wierzycie w papieża i za nim podążacie, to Pan was nie uzna. Nie mogę tego zaakceptować. Nie rozumiemy się, więc zakończmy rozmowę. Ojcze Chen. Ojcze Chen, jesteś inteligentny. Skoro wierzysz w Pana Jezusa, dlaczego oddajesz cześć papieżowi? Czemu podporządkowujesz się mu, jakby był Bogiem? To nie jest w zgodzie z Biblią. Właśnie. Powinniśmy wierzyć w Boga, nie w człowieka. Obyś wyciszył swoje serce w modlitwie i oby papież nie stawał ci na drodze. Tak. Jeśli twierdzisz, że papież reprezentuje Pana, po co w ogóle witać Pana? Wierzysz w papieża, nie musisz spotkać Pana zstępującego z obłokami. Dobrze, dobrze. Tyle wystarczy. Możecie iść. Ojcze Chen. Pomówimy o tym innym razem. Ojcze, noc jest chłodna. Przynoszę drugą kołdrę. Panu niech będą dzięki. Panu niech będą dzięki. Ojcze, słowa braci otworzyły nam oczy i były zgodne z Biblią. Czy powinniśmy znów się z nimi spotkać? Usiądź.
Słowa Boga Wszechmogącego są słuszne. Nowe imię Boga ma swoje podstawy w Biblii. Ale czemu odrzucają papieża, twierdząc, że jest człowiekiem skażonym? Powiedzieli, że papież grzeszy i wyznaje swoje winy. Jest to zgodne z prawdą. No cóż, zgadza się. Papież pozwala dołączyć do potrójnej autonomii, co nie jest zgodne z wolą Boga. Właśnie. Czy papież naprawdę nie może reprezentować Boga? No właśnie. Wieczorem sporo myślałem. Papież pozwala nam dołączyć do potrójnej autonomii, wbrew świętej woli Boga. Papież, tak jak my, grzeszy i wyznaje swoje grzechy. Tak. Czy może więc być przedstawicielem Pana? Nie mam pewności. Zgodnie z naszym nauczaniem, Pan dał władzę Piotrowi, a papież jest następcą Piotra, przedstawicielem Pana na ziemi. Słuchając papieża, jesteśmy posłuszni Panu. Ale czy to faktycznie jest słuszne podejście? Właśnie. Pan Jezus dał władzę Piotrowi, co potwierdzają słowa Boga. Pan Jezus powiedział: Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie? Paś moje owce. Ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekła go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie. A cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Amen. Amen. Pan Jezus dał Piotrowi klucze do Królestwa Niebieskiego. Ale nie powiedział, że papieży, którzy nastąpią po Piotrze, wybiera Bóg. Duch Święty też tego nie potwierdza. Wszyscy papieże twierdzili, że ustanowił ich Bóg. Ale nie mamy dowodu na to, że działa w nich Duch Święty. Nie świadczą też o tym ich doświadczenia życiowe. Dlatego trudno uwierzyć, że to Bóg ich wybrał. Jeśli to Bóg faktycznie ustanowił wszystkich papieży, czemu Kościół katolicki tonie w mroku? Czemu nie widzimy dzieła Ducha Świętego? Czy to nie jest faktem? Jest. Kościół katolicki popada w coraz większy mrok i deprawację. Księża walczą między sobą o status i korzyści, a biskupi walczą o władzę. Nikt nie przestrzega przykazań Pana, a ich grzechy są coraz gorsze. Kościół katolicki jest jaskinią zbójców. Widziałem to na własne oczy. Prawda. Wasz kościół grzęźnie w deprawacji. Czy to nie ma bezpośredniego związku z papieżem? To on doprowadził kościół do tego stanu. Czy naprawdę może wybawić was od grzechu? Czy zastanawialiście się nad tym? Nie. Nigdy o tym nie myślałam. Uważacie, że papież reprezentuje Boga. Pozwolił wam dołączyć do potrójnej autonomii, więc czemu nie posłuchaliście? Czy nie sprzeciwiacie się papieżowi? Jeśli chodzi o potrójną autonomię, jesteście posłuszni Bogu czy papieżowi? Papież powiedział, że można dołączyć. Czy waszym zdaniem Bóg się zgadza z tą decyzją? Na pewno się nie zgadza. Papież prowadzi was do potrójnej autonomii, oddając was w ręce partii i szatana. Tak. Czy to, co robi papież, jest zgodne z wolą Pana Jezusa? Czy on nie zdradza w ten sposób Pana Jezusa? Wszystko, co mówię, zgadza się z rzeczywistością. Nie chcę osądzać ani potępiać papieża. Choć widzicie zamęt i mroki katolicyzmu, co do papieża nie macie rozeznania. Cały czas go wielbicie. A nawet traktujecie jak Boga, jako równego Panu Jezusowi. Czy to zgodne z wolą Boga? Podążacie za istotą ludzką.
Nie wiem, czy będziecie mogli powitać pana, skoro jesteście tak posłuszni papieżowi. Brak wam rozeznania co do papieża i dajecie się mu ograniczać. Jeśli nie oprzytomniejecie, pewnie zginiecie z ręki papieża, a wtedy nie powitacie pana w tym życiu. Tak. Masz rację. Od wstąpienia do kościoła katolickiego oddaję cześć papieżowi. Aż do dziś nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Bogu dzięki. Przeczytajmy słowa Boga Wszechmogącego. Dobrze. W porządku. Ja przeczytam. Dobrze. Tutaj. Na świecie istnieje kilka głównych religii i każda ma swojego zwierzchnika lub przywódcę. A jej wyznawcy rozproszeni są po różnych krajach i regionach na całym świecie. W niemal każdym kraju, czy to dużym, czy małym, występują zatem różne religie. Mieszkają różni wyznawcy. Jednak bez względu na to, ile religii istnieje na świecie, wszyscy ludzie we wszechświecie ostatecznie znajdują się pod przewodnictwem jednego Boga. A ich istnieniem nie kierują religijni, zwierzchnicy ani przywódcy. Znaczy to, że ludzkości nie prowadzi zwierzchnik religijny ani przywódca, lecz prowadzi ją Stwórca, który stworzył niebo, ziemię oraz wszystkie rzeczy i który stworzył też rodzaj ludzki. To jest fakt. Amen. Choć na świecie jest kilka głównych religii, nieważne jak są potężne, wszystkie znajdują się pod panowaniem Stwórcy. I żadna z nich nie może wyjść poza zasięg tej władzy. Rozwój człowieka i nauk przyrodniczych oraz zmiany społeczne są nieodłącznie związane z planami Stwórcy. Tak. I tego dzieła nie może dokonać żaden zwierzchnik religijny. Jest on jedynie przywódcą danej religii i nie może reprezentować Boga. Ani jedynego, który stworzył niebo, ziemię i wszystkie rzeczy. Zwierzchnik religijny może kierować ludźmi w ramach religii, ale nie może panować nad wszystkimi stworzeniami pod niebem. Jest to powszechnie uznany fakt. Tak. Amen. Amen. Zwierzchnik religijny jest jedynie przywódcą i nie może równać się z Bogiem Stwórcą. Wszystkie rzeczy są w rękach Stwórcy, a ostatecznie wszystko wróci do rąk Stwórcy. Ludzkość stworzył Bóg i bez względu na religię, każdy człowiek wróci pod Jego panowanie. Jest to nieuniknione. Amen. Amen. Bogu dzięki. Bóg jest Stworzycielem. On jest najwyższy i jedyny. Stworzył niebo, ziemię i wszystkie rzeczy. Podtrzymuje i prowadzi ludzkość. Tak. Tylko Bóg potrafi wyrazić prawdę, odkupić ludzkość i zbawić nas od grzechu, pozwalając nam wejść do Królestwa Niebieskiego. Amen. Jedynie Bóg jest godzien naszej czci. Amen. Nawet gdy ktoś ma reputację i status, jest istotą stworzoną przez Boga. Jest skażony przez szatana, żyje w grzechu i nie jest godzien reprezentować Boga. Zgadza się. Przeczytajmy jeszcze słowa Boga Wszechmogącego. Jasne. Dobrze. Strona 563. Ja chcę przeczytać. Dobrze. O, tutaj. Tak. Mam. Człowiek od zawsze żył pod osłoną wpływu ciemności. W niewoli wpływu szatana, bez możliwości ucieczki. A jego usposobienie, poddane działaniu szatana, staje się coraz bardziej skażone. Wszystkie działania i uczynki szatana przejawiają się w człowieku. Dzisiaj wszystkie działania i czyny człowieka są wyrazem szatana, więc nie mogą reprezentować Boga. Człowiek jest ucieleśnieniem szatana, a usposobienie człowieka nie może reprezentować usposobienia Boga. Niektórzy mają dobry charakter,
Bóg może podjąć nieco działań poprzez ich charakter, a dziełem przez nich czynionym kieruje Duch Święty. Jednak ich usposobienie nie może reprezentować Boga. Bóg, pracując nad nimi, wykorzystuje i rozwija to, co w nich jest. Ani prorocy, ani ludzie, których Bóg używa od wieków, nikt nie może go bezpośrednio reprezentować. Tylko miłość, wola cierpienia, sprawiedliwość, uległość, pokora i skrytość wcielonego Boga bezpośrednio reprezentują Boga. Dlatego, że kiedy przybył, nie miał grzesznej natury i pochodził bezpośrednio od Boga, wolny od wpływu szatana. Jezus jest tylko obrazem grzesznego ciała i nie reprezentuje grzechu. Dlatego jego postępowanie, uczynki i słowa do czasu dokonania jego dzieła przez ukrzyżowanie, włączając w to moment ukrzyżowania, bezpośrednio reprezentują Boga. Przykład Jezusa wystarczy, by dowieść, że nikt o grzesznej naturze nie może reprezentować Boga. A grzech człowieka reprezentuje szatana. A zatem grzech nie reprezentuje Boga, a Bóg jest wolny od grzechu. Nawet pracę wykonaną w człowieku przez Ducha Świętego można uznać tylko za kierowaną przez Niego, a nie, że człowiek dokonał jej w imieniu Boga. Ani grzech człowieka, ani jego usposobienie nie reprezentują Boga. Amen. Amen. Bogu dzięki. Słowa Boga Wszechmogącego są jasne. Tak. Skażeni ludzie nie reprezentują Boga. Papież też jest skażony. Jak więc mógłby reprezentować Boga? Racja. Gdy przedstawicielem Boga zwiemy kogoś skażonego i jesteśmy posłuszni papieżowi niczym Bogu, czy nie bluźnimy przeciw Bogu? Ta pozorna wiara w Pana Jezusa to wiara w papieża i uległość wobec Niego. W naszej wierze powinniśmy iść tylko za Bogiem, a nie oddawać cześć przywódcom religijnym czy mistrzom duchowym. Gdy chodzi o powitanie Pana, który powrócił, musimy kierować się słowami Boga, nasłuchiwać Jego głosu i iść Jego śladami. Amen. Amen. Tylko tak podążamy za Bogiem. Amen. Jak mówi Księga Objawienia, to ci, którzy podążają za barankiem, dokądkolwiek idzie. Amen. 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 Jestem wierzącym od dekad, a oddawałem cześć papieżowi i za nim podążałem. W przekonaniu, że słuchając go, słucham Pana. Żyłem w kajdanach papieskiego autorytetu. Tak. Ze słów Boga Wszechmogącego w końcu zrozumiałem, że Pan Jezus nie miał miejsca w moim sercu. To papież zajął jego miejsce. Czy to można nazwać wiarą w Pana? To oddawanie czci człowiekowi, idolowi. To bardzo niebezpieczne. Tak. Na szczęście po słowach Boga Wszechmogącego przejrzałem na oczy. Bogu dzięki. Wywyższaliśmy papieża, czcząc go jak Boga. Musimy okazać Panu skruchę. Tak. Gdyby Bóg Wszechmogący nie wyraził prawdy i tego nie objawił, nikt z nas by tego nie dostrzegł. Racja. W jednym z naszych hymnów papieża nazywamy prawdą, słońcem i przedstawicielem Chrystusa. Wierzymy w Boga, a jednak Go pomijamy i czcimy papieża, jakby był Bogiem. Jak można być tak głupim? Nic dziwnego, że Pan Jezus powiedział: jeśli ślepy prowadzi ślepego, obydwaj wpadną w dół. Teraz dostrzegam, że duchowni sprzeciwiali się Panu, gdy odwodzili nas od badania prawdziwej drogi. Tak. Nie mogą dalej stawać nam na drodze. Racja. Na szczęście Bóg Wszechmogący przebudził nas, wyrażając prawdy. Inaczej szlibyśmy za papieżem, biskupami i księżmi. Trafilibyśmy prosto do piekła.
Słowa Boga Wszechmogącego przebudziły nas. Amen. Tak, Bóg Wszechmogący przynosi zbawienie. Amen. Dzięki Bogu.